Więc teraz jest jeszcze sprawa taka, bardzo ważna, że dostaliśmy 3 kawałki tego rekina i został jeden. I do kogo rekin trafi, tym będziesz ty. Co to za wyliczanka? A już nie wolno, bo już wiem, jak to pachnie. Na dalekiej północy nic nie wygląda jak to, co dotychczas widziałeś. W krainie żywiołów, gdzie natura wita nas swoim najdzikszym obliczem, odkryjmy niezwykłe piękno Islandii. Tu rzeczywistość przenika się z fantazją. Zapominamy o codzienności. Przed nami tysiące kilometrów do odkrycia. Ląd, który rozpalają wulkany i mrożą lodowce. Potężne wodospady nieustannie żłobią twarde skały. Ciepło ziemi można poczuć na własnej skórze. Dotknijmy wulkanu. Przekroczmy koło podbiegunowe. Wyruszmy na wyprawę, gdzie droga będzie celem, a każdy postój magicznym przystankiem. Odkryjcie to piękno razem z nami. Islandia. Kraina żywiołów. Część pierwsza. Reykjavik. Rozpoczynamy spełnianie jednego z naszych podróżniczych marzeń. Kierunek północ. Nasz cel to Islandia, którą zamierzamy poznać w czasie 2-tygodniowej podróży campervanem wokół całej wyspy. Lądujemy na lotnisku w mieście Keflavik. Jest to największy międzynarodowy port lotniczy Islandii. Keflavik leży 50 km od Reykjaviku. Tę drogę możecie pokonać taksówką, autokarem wahadłowym, autobusem miejskim, bo na Islandii nie ma linii kolejowych. My skorzystaliśmy z usług firmy wypożyczającej nam kampera, która dowozi klientów z lotniska do miejsca odbioru auta. Na Islandii jest sporo firm wypożyczających auta. My zdecydowaliśmy się na polską firmę PK Campers. Kontakt z nimi nawiązaliśmy jeszcze w kraju. Mają lepsze ceny od firm zagranicznych, a polska obsługa pozwoliła na sprawniejsze załatwienie wszystkich spraw i lepsze porozumienie w szkoleniu obsługi kampera. Na początek zaplanowaliśmy zwiedzanie Reykjaviku. Czas na pierwszą jazdę i zameldowanie na pierwszym kempingu. Witajcie w naszej kolejnej podróży. To jest spełnienie naszych podróżniczych marzeń, Islandia. Przed momentem wylądowaliśmy na lotnisku w Keflaviku, jesteśmy na kempingu w Reykjaviku. Zazwyczaj na początku naszych filmów pokazujemy Wam nasze hotele, pokoje hotelowe, noclegi, tam gdzie będziemy spędzać noc, gdzie będziemy nocować. To będzie nasz hotel przez najbliższe 2 tygodnie. Hotel, a właściwie pokój hotelowy, dwupoziomowy. Przed nami 2 tygodnie w Islandii. Będziecie mogli zobaczyć, co dzieje się na takich właśnie miejscach, kampingach, gdzie stawia się takie właśnie campervany, albo kampery, albo mniejsze czy większe samochody. Pokażemy Wam to wszystko. Będziemy objeżdżać całą wyspę dookoła. Co mamy kolejno w planach? Najpierw mamy Reykjavik, później mamy Golden Circle, następnie wschód, północ i fiordy zachodnie na koniec. I nie zapominajmy jeszcze o wyspie Grímsey, na którą też jeszcze Was zabierzemy. Czy ten campervan spełni nasze nadzieje, oczekiwania? Przekonamy się, będziemy z Wami analizować, co nam się tu podoba, co nie. Mamy nadzieję, że wszystko będzie ok. Za chwilę Wam pokażemy, co tu jest i co mamy do dyspozycji. Jest sporo i jest całkiem fajnie. Zapraszamy na naszą wycieczkę po Islandii. Tu mamy kabinę i właściwie jest ona klasyczna, jeśli chodzi o takie samochody. Otwieramy sobie bok naszego campervana i tu jest pierwsze piętro, na którym można nocować, a tu jest dół i to jest komplet wypoczynkowy, który się rozłoży i będzie łóżkiem. Tu mamy udogodnienia, tak jak powinny być w każdym kamperze, czyli lodówka, tutaj zlew czy umywalka z kranem, całe wyposażenie
do kuchni, a pod spodem także czeka kuchenka, na której coś pewnie będziemy gotować. Tak to wygląda, tył także można otworzyć i wtedy macha nam Łukasz. Teren całej wyspy jest pokryty siecią kampingów. Turyści mają tu miejsca do zaparkowania wozu, pomieszczenia jadalne, kuchenne, pralnie i sanitariaty. W dalszych częściach podróży będziemy Wam pokazywać, jak wyglądają inne kempingi. Teraz już czas wyruszyć w miasto. Reykjavik jest stolicą i jednocześnie największym miastem Islandii. Ma nieco ponad 130 tysięcy mieszkańców. W stolicy mieszka 64% wszystkich Islandczyków. Miasto położone jest nad zatoką Faxaflói. Po islandzku nazwa Reykjavik oznacza zatokę dymów, od znajdujących się tu gorących źródeł i gejzerów, albo od mgieł w zatoce. Historia Reykjaviku rozpoczęła się w 874 roku, kiedy to przybył tu pierwszy stały osadnik Ingolf Arnarson. Przed wikingami wyspę zamieszkiwali jeszcze irlandzcy mnisi, traktując wyspę jak pustelnię. W 1786 roku osada Reykjavik otrzymała prawa miejskie i została wyznaczona jako centrum administracyjne rządzonej przez Danię wyspy. W 1874 roku Islandia otrzymała własną konstytucję i przejęła kontrolę nad gospodarką. A niepodległość od Danii uzyskała w 1944 roku. Reykjavik jest najdalej na północ wysuniętą stolicą świata. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Reykjaviku jest kościół Hallgrímskirkja. Jest to świątynia ewangelicko-luterańska. Za sprawą swojego wyjątkowego wyglądu jest symbolem nie tylko Reykjaviku, ale i całej Islandii. Budowę kościoła ukończono w 1986 roku. Jego modernistyczna, charakterystyczna fasada nawiązuje do bazaltowych kolumn, które tworzy zastygająca lawa. Sześciokątne boki są spotykane w wielu miejscach na wyspie i pokażemy Wam je w naturze w kolejnych częściach naszej podróży. Wnętrze kościoła jest ascetyczne. Chyba najbarwniejszą jego ozdobę tworzą licznie odwiedzający go turyści. Nad wnętrzem górują okazałe 15-metrowe organy. Atrakcją podczas zwiedzania kościoła jest także możliwość wjechania na kościelną wieżę. Widoczna z daleka wieża kościoła Hallgrímskirkja ma prawie 75 metrów wysokości, co czyni kościół drugim pod względem wysokości budynkiem na Islandii. Stąd roztacza się piękny widok na całe miasto. Można podziwiać kolorowe domy czy dachy z blachy falistej. Kiedyś malowano je farbami pozostałymi z odnowy statków. Na wieży można też przeżyć dźwięk kościelnych dzwonów, które naprawdę robią wrażenie. Wracając jeszcze przed kościół Hallgrímskirkja, nie sposób nie zauważyć okazałego posągu Leifura Erikssona. Według Islandczyków to właśnie on był pierwszym Europejczykiem, który odkrył Amerykę i zrobił to 500 lat przed Krzysztofem Kolumbem. Posąg jest prezentem od Stanów Zjednoczonych. Do większości atrakcji w centrum Reykjaviku najlepiej dotrzeć pieszo. Auto zostawiamy na którymś z parkingów i wędrujemy. Przy okazji doradzamy, parking przy kościele Hallgrímskirkja jest bezpłatny. Docieramy do kolejnego kościoła.
To już rzymskokatolicka bazylika katedralna pod wezwaniem Chrystusa Króla. Świątynię oddano do użytku w 1929 roku. Nazwana jest również po prostu Kościołem Chrystusa. Wewnątrz kościoła znajdują się trzy ołtarze z 1897 roku, w tym niewielki ołtarz główny z cedrowym posągiem Chrystusa Króla stojącego na globie, podarowany przez papieża Piusa XI. Najcenniejszym zabytkiem katedry jest umieszczony w 1926 roku 15-wieczny posąg Maryi z Dzieciątkiem, koronowany w 1989 roku przez papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty w Islandii. Wędrując, docieramy do kolejnego charakterystycznego miejsca w stolicy Islandii. To niewielkie jezioro, a właściwie staw miejski, zwany zwykle Tjörn lub Tjörnin. Nad nim można podziwiać widokówkowe miejsca miasta. Zbiornik jest o tyle ciekawy, że zimą część zamarza, tak, że można na nim jeździć na łyżwach. Natomiast część, za sprawą doprowadzania ciepłej wody, jest nawet zimą miejscem bytowania wielu gatunków ptaków, które mieszkańcy chętnie dokarmiają. Najbardziej wyróżniającym się budynkiem nad stawem, wręcz z niego wyrastającym, jest miejski ratusz. Do nowoczesnego budynku można wejść, a nawet warto, bo w nim na przykład do obejrzenia model topograficzny całej wyspy o powierzchni 76 metrów kwadratowych. Cztery osoby pracowały nad nim ponad 4 lata. Obok budynku ratusza napotykamy jeszcze na nietypowy posąg nazwany pomnikiem nieznanego biurokraty. Mamy nadzieję, że pracownicy ratusza nie są aż tak oburzeni robotą w Reykjaviku. Nad stawem Tjörnin także wyróżnia się niewielki kościółek. To świątynia Wolnego Kościoła Luterańskiego w Reykjaviku. Kościół jest niezależny od Kościoła Narodowego. Obecny wygląd świątyni pochodzi z 1940 roku. Jeśli uda Wam się wejść do środka, to naprawdę warto. Jest w nim kameralnie i uroczo. Nowoczesny gmach ratusza jest chyba najbardziej okazałym z budynków urzędowych. Bo całkiem nieopodal napotykamy na o wiele skromniejszą siedzibę parlamentu islandzkiego. Klasycystyczny budynek wzniesiono z ciosów diabazu, jednej ze skał magmowych, w roku 1881. Jednak Alting, czyli parlament islandzki, jest najstarszym parlamentem na świecie. Powołano go w 930 roku. Wówczas zgromadzenia organizowano w dolinie Thingvellir. Obok budynku parlamentu znajduje się jeszcze luterańska katedra z 1796 roku. Członkowie parlamentu przed każdą sesją uczestniczą w nabożeństwie w katedrze. Równie skromnie, albo nawet i jeszcze bardziej, wygląda budynek premiera Islandii, właściwie obecnie pani premier. Nie ma tu wielkich murów, ogrodzeń, krat, szlabanów, nie widać ochrony. Przed budynkiem posąg po lewej stronie przedstawia króla Danii, prezentującego konstytucję Islandii. Po prawej stronie pierwszego premiera Islandii, Hannesa Hafsteina. Najbardziej interesująco prezentują się po prostu uliczki stolicy Islandii. Wielobarwne, tętniące ruchem turystów, naszpikowane często malutkimi sklepikami i pachnącymi zazwyczaj daniami rybnymi restauracjami. Wyglądają pięknie, zachęcają, ale uważajcie, bo ceny mogą być tu zabójcze. Mijamy ciekawe, kolorowe budynki. Wszystko jest niewielkie. Miasto nie przypomina europejskich stołecznych aglomeracji. Nieco niepozornie też prezentuje się Ingolfstorg, zwany również jako plac Ingolfur. Jeden z głównych placów, tak jakby rynek, stworzony na cześć pierwszego osadnika Ingolfa Arnarsona. Od niego odchodzi najstarsza ulica w Reykjaviku, Adalstræti. Ta ulica służy jako punkt wyjścia do wszystkich numerów ulic w Reykjaviku, co oznacza, że im wyższy numer, tym dalej jest się od Ingolfstorg. Idąc najstarszą ulicą w mieście, Adalstræti, docieramy do najstarszego budynku z 1762 roku.
pod numerem 10 znajduje się dawna rezydencja biskupa. Obecnie w środku organizowane są wystawy w ramach Muzeum Miejskiego. Zmierzamy w stronę zatoki, w stronę portu. Oprócz wszystkiego, co wiąże się z oceanem, oczywiście, napotykamy tu też na lokomotywę. To rzecz tu nietypowa. Islandia nie posiada i nie posiadała publicznego transportu kolejowego. Jest ona największym europejskim państwem nieposiadającym kolei. Na wyspie istniały jednak trzy systemy kolei przemysłowych. Jeden z nich stworzono przy budowie portu. Po demontażu kolei jedna z lokomotyw prezentuje się na nabrzeżu portowym już jako zabytek. Trzeba przyznać, że na Islandii nawet lokomotywy są w skali mikro. Spacerując dalej nabrzeżem, docieramy do kolejnej wizytówki Reykjaviku. Nazywa się Sun Voyager. Pierwszym skojarzeniem większości turystów jest jakiś statek wikingów. Ale nie było to pierwotnym zamiarem autora. To łódź marzeń i oda do słońca. Reprezentuje obietnicę nieodkrytych terytoriów i marzenie o nadziei, postępie i wolności. Chociaż dla nas pozostanie nadal lśniącym szkieletem łodzi. Zdecydowanie najbardziej dominującym nad całym portem budynkiem jest harpa. Ultra nowoczesna konstrukcja, w pełni oszklona budowla, która mieści salę koncertową i centrum konferencyjne. To jeden z symboli nowoczesnego Reykjaviku. Fasadę harpy, podobnie jak kościoła Hallgrímskirkja, wzorowano na islandzkim krajobrazie. Szklane boki mienią się różnymi kolorami, niektórym przypominają bazaltowe wieloboki powstałe po zastygającej lawie, innym bryły lodu z lodowca. Słowo harpa dosłownie znaczy harfa, ale jest to także nazwa miesiąca ze starego nordyckiego kalendarza, którego pierwszy dzień zwiastował nadejście lata. Budynek został otwarty w 2011 roku i od tego czasu jest miejscem wielkich wydarzeń kulturalnych. Jeszcze więcej masła. Pora spróbować islandzkich smaków. W tym celu udaliśmy się do często polecanej restauracji w Reykjaviku, Café Loki, gdzie można sprawdzić, jak smakuje Islandia. Na początek próbujemy słynnego islandzkiego chleba Rugbrot. Wytwarzany jest głównie z mąki żytni z dodatkiem słodkiego syropu. Jest on raczej gotowany w specjalnie do tego wykopanych dołach w okolicach gorących źródeł, gdzie ziemia osiąga temperaturę około 100 stopni. Pieczenie trwa od 12 do 24 godzin. Słodki chlebek, bardziej przypominający ciasto niż pieczywo, najlepiej smakuje po prostu z masłem. Doskonale komponuje się również z wędzonym łososiem. Rugbrot Islandczycy podają także z pastą rybno-ziemniaczaną, która nazywa się plokfiskur. Z pieczywa trzeba spróbować także flatkake. To cieniutki placek, coś jak podpłomek czy pita. Tradycyjnie flatkake pieczono na gorących kamieniach lub bezpośrednio na żarze ogniska, później na żeliwnych patelniach. Tradycja ich wypieku sięga IX wieku. My spróbowaliśmy flatkake z wędzoną jagnięciną. Islandzką tradycją było także suszenie ryb, jako najlepszy sposób ich przechowywania. Suszone ryby jada się do tej pory i także warto tego na Islandii spróbować. Trzeba uzbroić się nieco w cierpliwość i siły, aby pogryźć i przeżuć ten przysmak. Suszona ryba jest bowiem strasznie twarda. Zaleca się jej wcześniejsze posmarowanie masłem i poczekanie, aż nieco zmięknie. Wspominaliśmy już o jagnięcinie. To poza rybami mięso narodowe. Nic dziwnego, owiec jest więcej na Islandii niż ludzi. Ich hodowla to zajęcie wielu Islandczyków od wieków. My spróbowaliśmy aromatycznej i rozgrzewającej islandzkiej zupy z jagnięciny. To kjötsupa. Pysznie także smakuje rozpływająca się w ustach gicz jagnięca z pieczonymi ziemniakami i warzywami. A teraz pora na danie koronne. Sfermentowany rekin, czyli hakarl. To też był tradycyjny sposób przygotowywania ryby. Zakopanie jej w ziemi aż do sfermentowania, nawet na 3 miesiące. Potem następuje suszenie, nawet do 4 miesięcy. Wszystko po to, by pozbyć się związków toksycznych z mięsa rekina polarnego. Małe kostki mięsa żuje się przez kilka sekund, by smak się wydobył. To chyba jest mój smak. Nie, to nie jest mój smak.
Jeśli już nie potrafimy znieść smaku amoniaku i zgnitej ryby, trzeba zapić ten kęs słynną wódką kminkową Brniwin. Zdecydowanie jest to przekąska dla mocno zmotywowanych. Jeszcze ci rybka została. Więc teraz jest jeszcze sprawa taka, bardzo ważna, że dostaliśmy 3 kawałki tego rekina i został jeden. I do kogo rekin trafi, tym będziesz ty. Co to za wyliczanka? A już nie wolno, bo już wiem, jak to pachnie. To jeśli jest Łukasz kierowcą... No. Nie chciał przejść przez gardło. Na co dzień jednak Islandczycy często wolą wybierać fast foody, głównie hot dogi. Jest jedna najsłynniejsza budka w Reykjaviku. W 2004 roku pylsura, czyli islandzkiego hot doga, zjadł amerykański prezydent Bill Clinton i miał ocenić, że był lepszy niż amerykańskie hot dogi. Od tej pory ludzie wręcz pielgrzymują do owej budki i nieustająco ciągnie się do niej długa kolejka. My też postanowiliśmy w niej stracić jakieś pół godziny. Hot dog był nawet dobry, na pewno inny, głównie za sprawą kiełbaski z jagnięciny. No ale nie, żebyśmy doznali jakiegoś szoku. Z kolei rybne tradycje sprawiają, że sięga się tu też często po fish and chips. Ryba z frytkami smakuje najlepiej oczywiście w portach. Przed nami kolejny słynny islandzki produkt. Trzeba go spróbować. To skyr, czyli islandzki jogurt. Podczas naszej wyprawy jadaliśmy go naprawdę codziennie. Sklepy oferują różne rodzaje. Skyr jest zdrowy i pożywny. Przypomina bardziej niż jogurt raczej nasz serek homogenizowany. To może pora na prawdziwe słodycze. Islandia Lukrecją stoi. Niektórzy mówią, że wszystko jest tu dziwne, więc i najsłynniejszy łakoć też. Czarny przysmak można kochać albo nie cierpieć. Żeby lukrecję urozmaicić, Islandczycy produkują różne wersje. Jest różna intensywność smaku, albo nadziewają czymś lukrecję, albo lukrecją nadziewają inne słodycze. Okazuje się jednak, że jednym z najlepszych słodyczy dla Islandczyków jest nasz batonik Prince Polo. Jest najpopularniejszym wafelkiem w Islandii już od 60 lat. Bywały lata, kiedy przeciętny Islandczyk zjadał kilogram Prince Polo rocznie. Można by powiedzieć, że za wafelkiem powędrowali Polacy, bo teraz stanowimy największą grupę ludności po rdzennych Islandczykach na wyspie. Wspominaliśmy już o wódce Brennivín. To tradycyjny alkohol z kminkiem, ale spożywany sporadycznie. Islandczycy najchętniej pijają piwo. Może chcą nadrobić, bo ten trunek jest na Islandii legalny dopiero od 1989 roku. Aby ograniczyć nawet teraz spożywanie alkoholu w kraju, jego sprzedaż prowadzi tylko sieć Vinbúdin. Sklepy są nieliczne, czynne przez kilka godzin w tygodniu, w sobotę krócej, w niedzielę zamknięte. Odstraszają też ceny alkoholu, które są po prostu kosmiczne. Spragnieni tanich, zwykłych zakupów powinni wybrać na Islandii sklepy sieci Bonus. Rozkoszna świnka zapowiada ceny nieco niższe niż gdzie indziej. Z innych, też ekonomicznych sklepów można polecić Kronan lub Netto. Przy okazji islandzkich przysmaków wspominaliśmy o suszonych rybach. To sposób obróbki ryb stosowany już przez Wikingów. Żeby zobaczyć, jak to wygląda na żywo, udajemy się 20 km na południe od Reykjaviku do miejscowości Hafnarfjordur. Na drewnianych stelażach rozwieszone są tysiące elementów z ryb. Nie wiadomo, co bardziej szokuje, czy ten widok, czy zapach. Można by go opisywać wieloma określeniami, ale chyba żadne nie odda istoty rzeczy. Sprawa suszenia ryb jest jednak tu bardzo poważna. Przed wiekami suszone ryby były walutą. Teraz w sumie niewiele się zmieniło. Suszone ryby są dość drogie, a te akurat z tej suszarni będą najprawdopodobniej zmielone na mączkę rybną i sprzedane do krajów na całym świecie.
Kiedy pogoda nie dopisuje, warto poznać Islandię zamkniętą pod dachem. Perlan to nowoczesne centrum nauki. Budynek składa się z ogromnej szklanej kopuły spoczywającej na 6 zbiornikach ciepłowniczych. 4 z nich są nadal w użyciu. W futurystycznych wnętrzach poznać można i doświadczyć wszelkich aspektów islandzkiej przyrody. Lava Show to spektakl, który przenosi do miejsca niedawnej erupcji ze świetnym materiałem filmowym i zapachem przypominającym wulkan. W planetarium trzeba obejrzeć pokaz zorzy polarnej. Jest też coś dla amatorów mroźnych atrakcji. Jaskinia lodowa o długości 100 metrów, zbudowana z około 400 ton lodu, śniegu i popiołu. Możliwość usadowienia się na lodowym tronie nie do przecenienia. Wielbicielom wypoczynku w naturze można polecić plażę geotermalną. Znajduje się na wybrzeżu Reykjaviku. Właściwie plażę powinniśmy polecać na ładną pogodę, ale jak pokazują Islandczycy, to niekonieczny warunek plażowania. Plaża ma żółty piasek, co jest nieczęste na Islandii, a zachęca też temperaturą wody. Znajdziemy tu basen i jacuzzi z gorącą wodą, ale najlepsze jest to, że gorąca woda jest wpuszczana do specjalnie przygotowanej laguny. Dzięki temu zimna woda z oceanu podgrzewana jest przez gorącą wodę wypływającą ze źródeł pod plażą. Jak widać, w takich warunkach nawet pochmurna i deszczowa pogoda nie są straszne. Pozostawiamy w błogim spokoju wszystkich wypoczywających na plaży i w ogóle wszystkich zwiedzających Reykjavik. To klimatyczne i można powiedzieć kameralne skandynawskie miasteczko zupełnie nie przypomina innych stolic europejskich krajów i może dlatego jest tak wyjątkowe. Dla nas i z pewnością dla wielu turystów Reykjavik jest doskonałe na pierwsze poznanie Islandii. Spróbowanie specjałów kuchni, aklimatyzację. Zorganizowanie wszystkiego co trzeba i przygotowanie się do dalszej podróży w bardziej odludne miejsca. Czas więc już wyruszyć z miasta. Pomimo, że wciąż podkreślamy jego niewielki rozmiar, to w dalszej części naszej wyprawy już nie będzie tak dużej aglomeracji na naszym szlaku. Jak widać, wystarczy się wybrać tylko kawałeczek poza Reykjavik, by już cieszyć się tak pięknymi widokami. Poza Reykjavikiem pogoda już robi nam się coraz ładniejsza. Przystajemy jeszcze w trasie, by rozkoszować się cudownym widokiem na jezioro Þingvallavatn i Park Narodowy Þingvellir, w kierunku którego zmierzamy. Pod koniec dnia meldujemy się na kolejnym kempingu na naszej trasie. Jest jakże inny od tego, który poznaliśmy w Reykjaviku. Przede wszystkim dopisuje nam o wiele lepsza pogoda, ale głównie chodzi o to, że można tu cieszyć się tak pięknym otoczeniem przyrody. Kończymy pierwszą część naszej wyprawy. Już teraz zachęcamy, obejrzyjcie kolejną i sprawdźcie, co działo się dalej w regionie, który jest pęknięty na dwie części świata.